Witajcie. Nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was na podcast o tym, jak poznać siebie. Poznawanie siebie lub rozwijanie samoświadomości jest ważne. Może się wydawać, że jest to pochunięcie sobą, ale tak nie jest. Jak na ironię, samoświadomość może temu zapobiec. Co mam przez to na myśli? Jeśli naprawdę znasz siebie, Wtedy ja nabiera nowego znaczenia. Staje się to bardziej wyzwalające. Ucieleśnia to nauka zen. Poznać siebie to zapomnieć o sobie. Kiedy naprawdę zaznajomisz się z tym kim jesteś, nie jesteś już pochłonięty sobą. Niesie to ze sobą głębokie poczucie spokoju i zdolność do głębszego łączenia się z innymi. Jaźń zwykle odnosi się do fizycznego ciała danego człowieka, do jego myśli, emocji, wartości, umiejętności, ambicji i osiągnięć. Według American Psychology Society te aspekty pomagają kształtować poczucie własnej wartości. Uznanie naszych przekonań, ambicji i osiągnięć jest ważne, jeśli chcemy lepiej poznać siebie, ale definiowanie ja! W ten sposób nie jest końcem podróży. Zgodnie z filozofią Zen, kiedy już naprawdę poznamy jaźń, zaczynamy o niej zapominać. Zapominanie o sobie nie oznacza, że przestajemy istnieć. Oznacza, że ucieleśniamy coś bardziej fascynującego niż kategoria ja. W XIII wieku Zenji powiedział, Studiowanie jaźni to zapominanie o sobie. Zapomnieć o jaźni to być zrealizowanym przez niezliczone rzeczy. Widział ja jako kategorię ograniczającą, która powstrzymywała ludzi przed znalezieniem prawdziwego wewnętrznego spokoju. Ale co najważniejsze, uznał, że najpierw musisz studiować jaźń, aby się od niej oddzielić. Tak więc poznawanie siebie jest rodzajem praktyki duchowej, Podróży ku oświeceniu. Załóżmy na przykład, że jesteś kimś, kto łatwo traci panowanie nad sobą. Jeśli często czujesz złość, prawdopodobnie zobaczysz siebie jako złą osobę. Ale jeśli nauczysz się obserwować swój gniew w uważny, nieoceniający sposób, obraz gniewnego ja może się przekształcić lub rozpuścić. A jeśli. Możliwe jest przekształcenie obrazu siebie poprzez obserwację. Całe pojęcie ja może zostać poddane w wątpliwość. Nie możesz już być ograniczony przez kategorię ja. To jest wyzwalająca realizacja. Na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksalne, że musimy poznać swoje ja, zanim zapomnimy o swoim ja. Ale w swojej książce Poznaj siebie, zapomnij siebie Mark Lesser mówi nie ma jasności bez paradoksu. Jeśli naprawdę się nad tym zastanowić, jedynym sposobem na utożsamienie się z jaźnią jest pełne jej doświadczenie. To jest to, co niektórzy nauczyciele buddyjscy nazwali poddaniem się. Jest to również podobne do uważności i medytacji. Kiedy jesteśmy uważni, w pełni obserwujemy chwilę obecną w sposób nieoceniający. W pełni akceptujemy to, co jest, abyśmy mogli w pełni tego doświadczać. W przeciwieństwie do tego, jeśli nie chcesz uznać siebie, obraz jaźni stanie się silniejszy. Tak więc, jeśli unikasz obserwowania swojego gniewu, ponieważ jest to zbyt bolesne, to gniew nas zacznie w tobie narastać. W rezultacie obraz siebie jako złej osoby stanie się głębiej zakorzeniony. Zrozumienie tego, że zapomnienie o sobie staje się niemożliwe w takiej sytuacji, a cierpienie nieuniknione. Być może zastanawiasz się, czy naprawdę pożądane jest zapomnienie o sobie. Wydaje się rozsądne, aby Mnich buddyjski był tą kwestią jak najbardziej zainteresowany, ale my żyjemy w innym świecie. Czy nie musimy być trochę samolubni? Czy nie w ten sposób odnosimy sukces? Cóż, jeśli zapominanie o sobie wydaje się zbyt ekstremalne, możesz wypróbować kilka alternatyw. Na przykład, Zauważ, że duża część Twojego szczęścia zależy od Twojego tymczasowego przywiązania do rzeczy. Brzmi to ekstremalnie, ale przekazuje pewien sens. Kiedy zapominasz o jaźni, nie przestajesz istnieć. Zamiast tego wchodzisz głębiej, niczego nie przegapiasz i raczej zyskujesz. Mając to na uwadze, moglibyśmy sformułować takie zdanie. Studiowanie jaźni oznacza wychodzenie poza jaźń, a wyjść poza jaźń to znaleźć pokój w byciu. Co się jednak stanie, kiedy zapomnimy o sobie? Nauka nieidentyfikowania się z kategorią ja może przynieść wiele korzyści. Na przykład, możesz doświadczać mniej cierpienia. Możesz zrozumieć, dlaczego zachowujesz się w określony sposób. Możesz mniej niepokoić się opiniami innych. Możesz wchodzić w interakcje z innymi na głębszym poziomie niż wcześniej. A ponieważ jesteś mniej przywiązany do rzeczy w swoim życiu, możesz czuć się mniej zaniepokojony ich utratą. Pierwszym krokiem w tej podróży jest lepsze poznanie siebie, więc zobaczmy, jak można to zrobić. Po pierwsze, kwestia definiowania przywiązań. Rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, stanowią dużą część naszego ja. Aby zrozumieć, czym są nasze przywiązania, weźmy długopis i papier i dokończmy następujące zdania. Najważniejszą rzeczą w moim życiu jest: osobą, którą kocham najbardziej, jest. Moją najcenniejszą rzeczą jest. Wydaję dużo pieniędzy na... Moim najprzyjemniejszym hobby jest... Nie ma nic złego w posiadaniu drogich rzeczy czy bliskich relacji. To raczej nasze przywiązanie do nich może powodować cierpienie. Jeśli oprzemy naszą tożsamość na tych przywiązaniach, to nasze poczucie ja rozpadnie się, kiedy ją tracimy. Ale jeśli w pełni obserwujemy naturę przywiązania, obserwująca część nas musi być poza przywiązaniem, w przeciwnym razie nie istniałaby. Tak więc domyślnie przynajmniej część nas jest poza przywiązaniem. Załóżmy więc, że napisałaś, napisałeś: Moją najcenniejszą własnością jest mój dom. Zauważ, że jesteś przywiązany, przywiązana do swojego domu. I poczucia dumy, które towarzyszy być właścicielem tej nieruchomości. Jeśli będziemy obserwować to przywiązanie wystarczająco regularnie, część z nas pozostanie z dala od tego przywiązania. Z biegiem czasu przywiązanie może zacząć się rozpuszczać. Innymi słowy, obserwowanie przywiązania może pomóc uwolnić się od niego. Kolejną kwestią jest zwrócenie uwagi na egotyczne ja. W swojej książce Potęga Teraźniejszości Eckhart Tolle mówi o egotycznym ja. Egotyczne ja jest narracją, którą tworzymy w naszych głowach o sobie. Jest to podobne do tego, co zwykliśmy nazywać poczuciem własnej wartości. Egotyczne ja jest kształtowane przez nasze myśli, uczucia, przekonania, zdolności i wygląd zewnętrzny. Używamy egotycznego ja, aby porównywać się z innymi. Na przykład pracoholik może czerpać przyjemność z ciężkiej pracy, ponieważ pozwala mu to czuć się lepszym od innych, od tych, którzy pracują mniej. Ale gdyby jutro stracił pracę i pozostawał bezrobotny przez rok, to jego egotyczne ja zostałoby zdruskotane. Jeśli ta osoba nie ma wglądu w swoje egotyczne ja, może utknąć. Po raz kolejny nie ma nic złego w posiadaniu egotycznego ja. Wszyscy mamy myśli, przekonania i zdolności, więc trudno byłoby cokolwiek zrobić bez nich. Ważne jest jednak, aby obserwować egotyczną jaźń, aby nauczyć ją rozpoznawać, że to nie wszystko w nas, że istnieje przestrzeń poza egotyczną jaźnią. Aby obserwować swoje egotyczne ja. Przełóż długopis do papieru i dokończ następujące zdania. Moim największym osiągnięciem jest Najlepsze we mnie jest Najgorsza krytyka, jaką mogłam, mogłam usłyszeć to Moim najbardziej zawstydzającym momentem było to, kiedy Myślę, że jestem lepsza, lepszy niż Osoba, albo nie chciałbym, nie chciałabym być jak, i tu wpisz, kto. Rozpoznanie i obserwowanie ego może pomóc w jego rozpuszczeniu. Kwestią kolejną, trzecią już, to testowanie nowych aktywności. Może się to wydawać radą ogólną, ale próbowanie nowych działań jest ważne, jeśli chcemy poznać siebie. Jeśli czujesz, że nie wiesz, kim jesteś, sugeruje to, że nie poczyniłaś, nie poczyniłeś jeszcze wystarczającej eksploracji. Na przykład, możesz utknąć w jakimś ślepym zaułku swojego życia. Każdego dnia możesz się martwić, że nie wiesz, co zrobić z nim właśnie. Ale jeśli użyjesz części tej energii, aby wypróbować nowych działań, lepiej zrozumiesz swoje umiejętności i zdolności, a to dałoby ci obraz ścieżki kariery, którą zechcesz podążać. Kiedy zrozumiesz swój zestaw umiejętności i wykorzystasz go dobrze, narracja ja stanie się mniej inwazyjna. Kiedy zanurzysz się w sensownej pracy, zmartwienia egotycznego umysłu znikną w tle. Więc wystaw się na nowe doświadczenia. Każdego tygodnia ugotuj nową potrawę, spotykaj się z przyjaciółmi w nowym miejscu, lub spróbuj nowego sportu. Badania pokazują, że wypróbowywanie nowych czynności może pomóc utrzymać nasz mózg w zdrowiu, a nawet może uchronić nas przed demencją. Kwestią hmm, chyba już ostatnią jest. Hmm, Siła oddechu. Zgodnie z filozofią Zen, powinniśmy studiować jaźń, aby uwolnić się od jaźni. Można to zrobić poprzez studiowanie naszych przywiązań, obserwowanie naszego ego i próbowanie nowych rzeczy. Również medytacja oddechowa, zaprojektowana przez Marka Lesera, ucieleśnia ten proces. A wygląda to tak. Kiedy wdychasz powietrze, Wyobraź sobie, że w pełni poznajesz siebie na pełni brzuch jak największą ilością tlenu. Na wydechu wyobraź sobie, że puszczasz siebie. Pozostań obecna, obecny i uważna, uważny podczas wydechu. Ta krótka medytacja oddechowa przypomina nam, że musimy uważnie obserwować ja, zanim będziemy mogli wyjść poza tą przestrzeń. No i właśnie tu dochodzimy do kwestii wyjścia poza siebie. Poznawanie siebie jest najprawdopodobniej najważniejszą podróżą, jaką odbędziemy w naszym życiu. To może być ważniejsze, ale kiedy wyruszamy w tę podróż, nasze rozumienie ja może się zmienić. Zenji zapewnia odświeżające podejście do samopoznania, ponieważ sugeruje, że możemy wyjść poza siebie. Aby to osiągnąć, możemy zacząć od uznania. Od uznania naszych przekonań, osiągnięć i przywiązań. Jednak dzięki tej obserwacji możemy zdać sobie sprawę, że jest w nas coś o wiele więcej, o wiele większego. W gruncie rzeczy możemy zapomnieć o jaźni. Być może to dzięki samoświadomości możemy Zaradzić zapatrzeniu w siebie. I to tyle na dziś w tym podcaście, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za tą chwilę wspólnie spędzoną. Um, od pewnego czasu tuptoli i próbuję zwrócić na siebie uwagę moja Kicia. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam do w odsłuchu. I chciała zaznaczyć dźwiękowo swoją obecność, więc wybaczmy jej to. Zapraszam Was do zostawienia komentarzy, łapy w górze, a tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, do zasubskrybowania, bo być może jeszcze będzie trochę do odkrycia treści. Nie, nie mam.